Janusz Wróblewski, krytyk filmowy, dziennikarz polityki. Dziękuję. Czyli dzień dobry. Dziękuję, dzień dobry. A dziękuję, to już Zalena. Tak wyglądał jeszcze kilka dni temu, a tak wygląda teraz. Zniszczony XIX-wieczny fresk w hiszpańskim mieście Borża to sprawka samozwańczej konserwatorki sztuki. Zobaczyłam, że farba odpada, więc postanowiłam to naprawić. 80-latka nie od razu przyznała się do zniszczenia zabytku, jednak teraz twierdzi, że działała na zlecenie proboszcza, a nie potajemnie. Nie, oczywiście, że nie. Każdy wiedział, że to malowałam. Nie robiłam niczego w sekrecie. Ksiądz wiedział, wszystko wiedział. Jak mogłabym zrobić coś takiego bez pozwolenia? Na pewno nie wiedziała o tym wnuczka artysty, znanego w Hiszpanii malarza Eliasa Martineza. To właśnie ona podarowała parafii fresk zatytułowany Ecce Homo, czyli Oto Człowiek. Wcześniej pomalowała tylko tunikę, ale problemy zaczęły się, gdy zabrała się za głowę. Po prostu zniszczyła ten obraz. Władze miasta mają nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone i obraz uda się uratować. Ocenią to konserwatorzy, tym razem prawdziwi. Parkour to sztuka pokonywania przestrzeni miejskiej bez omijania jakichkolwiek przeszkód. Dotychczas była to domena ludzi, ale okazuje się, że można też odpowiednio wytresować psa. Młody Nowojorczyk postanowił potraktować miasto jak laboratorium, a mieszkańców jak króliki doświadczalne. Plan był śmiały i prosty. Brett przez jeden wieczór postanowił udawać, że jest światowej sławy celebrytą. Wynajął dwóch ochroniarzy, poprosił kilku znajomych, żeby udawali paparazzi i w blasku fleszy wyszedł z hotelu. Nikt nie miał pojęcia, kim jest, jednak część przechodniów od razu zaczęła filmować go komórkami. W tym czasie jego kolega pytał zebranych, za jakie role kochają fałszywego gwiazdora. Do you know Brett Cohen? Skąd znacie Bretta Cohena? Ze Spidermana. Albo który jego singiel jest najlepszy? Słyszałem, jego pierwszy singiel jest naprawdę dobry. I każdy miał coś do powiedzenia. Brett nie mógł się też odpędzić od fanów, którzy chcieli zrobić sobie z nim zdjęcia. W jeden wieczór został uwieczniony na ponad 300 fotografiach. Gdy pożegnał się z ochroniarzami i fotografami, niepostrzeżenie rozpłynął się też tłum jego wielbicieli. I trudno nie zgodzić się ze słowami samego autora tego przedstawienia, że w dzisiejszych czasach każdy może być sławny. Lodowi ludzie w ciągu kilku godzin rozpuszczają się w upale, co ma uświadomić wszystkim, że skutki zmian klimatu dotykają nie tylko arktycznych rejonów naszej planety, ale także docierają znacznie dalej. Happening jest tym bardziej na czasie, że naukowcy właśnie ogłosili, że lodowce Arktyki kurczą się w tym roku w zastraszającym tempie. Najszybciej w dziejach. Te kobiety wcale nie zamierzają napadać na bank. Kominiarki na ich głowach spełniają funkcje ochronne. Upały i słońce przerażają jasnoskóre niewiasty dbające o cerę, więc niektóre starają się ją ukryć przed promieniowaniem. To chyba oczywiste, że jeśli nie wystawiam się cała na słońce, to twarz również muszę chronić. Jakbym wyglądała cała biała z brązową twarzą? A że tylko szczelnie opinająca twarz kominiarka może zapobiec skutkom przebywania na słońcu, stała się hitem sezonu. Panie zupełnie nie przejmują się wyglądem, przecież i tak nikt nie rozpozna ich na plaży.